Dobry wieczór panią. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Drodzy goście, choć nasza uroczystość dopiero się zaczyna, my już wiemy, że będzie niezwykła i niezapomniana. Dla większości z nas bal ten to wstęp do symbolicznego przekroczenia progu dojrzałości. Tak jak przed 4 laty. Prawie jak wczoraj. Nastąpił moment przekroczenia szkolnych murów. Serdecznie witamy na tegorocznym balu studniówkowym zespołu szkół numer 2 imienia Leona Rutkowskiego w Płońsku. Szanowną panią starostę powiatu płońskiego Elżbietę Wiśniewską. Panią dyrektor Bożynę Dzitowską. Oraz przybyłych nauczycieli i wychowawców. Pragniemy również powitać naszych kochanych rodziców, bez których nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Oczywiście pamiętamy także o Was, tegorocznych abiturientach i osobach Wam towarzyszących. Zawsze tak to bywało, gdy 100 dni nauki zostało, wielce godni żakowie biesiadowali na zdrowie. Żeby to była długa noc. Można i podziwiać Was,
Nie mogą mnie tu też nie być dlatego, że 5 lat temu i 4 lata temu witałam Was jako dzieci w szkole, a potem przez te lata towarzyszyłam w różnych wydarzeniach szkolnych, widziałam, jak zmieniacie się Wy, szkoła, także ja. Nie wiem, czy będzie mi dane w maju Was pożegnać, więc już dzisiaj powiem, bo tak jak Wasza kadencja w szkole się kończy, tak również samorząd ma swoją datę ważności. Więc już dzisiaj powiem, że jesteście wspaniali, naprawdę wspaniali i niektórymi zżyłam się nawet bardziej niż bardzo. Patrzę tu na Patrycję, bo wielu z Was pracuje w Młodzieżowej Radzie Powiatu. Życzę Wam, żeby Wasze dorosłe życie... Powiem Wam szczerze, bajką nie będzie, ale życzę Wam, żeby było piękne, żeby było mądre, żebyście w tym dorosłym życiu umieli odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu. Życzę Wam fantastycznie zdanych matur na maksimum Waszych możliwości, żebyście spełniali swoje marzenia. A dziś po prostu świetnie się bawcie w Białego Rana. Dziękuję.
Moi drodzy,